zbawieni ubodzy w duchu. Dzisiaj stajemy ze świadomością spotkania się ze świadkami wiary. A mam tu na myśli tych bliskich nam i dalekich, znajomych. 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej na polskiej nekropolii wojskowej cmentarzu Łyczakowskiego we Lwowie. Tam licznie zgromadzili się miejscowi wierni lwowskich wspólnot, a także przybyli pielgrzymi z Ukrainy i Polski, których powitał metropolita. W szczególności obecną konsul generalną Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, pani Elizę Dzwonkiewicz. W swojej homilii arcybiskup lwowski powiedział: patrząc na groby naszych bliskich zmarłych, chcę powiedzieć tobie i sobie, że to właśnie tutaj jest wielu świętych, którzy są dumą i chlubą Kościoła. Nie trzeba ich oplakiwać, ale trzeba z ich świętego życia brać przykład. Po wspólnej modlitwie, złożeniu kwiatów i zniczy, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył modlitewnej procesji alejkami cmentarza Łyczakowskiego. W szczególności zostały oddane honory na memoriale Ukraińskiej Armii Galickiej i na grobach żołnierzy, którzy zginęli teraz w operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy. Przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie już po raz 15, 1 listopada, odbyła się akcja Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego. Na grobach wielu zmarłych były zapalone znicze podarowane przez konsulat Rzeczpospolitej Polskiej. Drugiego listopada, w Dzień Pamięci o Wszystkich Zmarłych Wiernych, lwowscy rzymokatolicy tradycyjnie zebrali się u grobu świętego Józefa Bilczewskiego na cmentarzu Janowskim. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Edward Kawa. Dalej lwowski metropolita przewodniczył modlitewnej procesji alejkami cmentarza, gdzie poświęcił odrestaurowany nagrobek Kazimierza Lucjana Nałęcza, przedwojennego krytyka teatralnego i dziennikarza. Dzięki dobroczyńcom z Polski i wolonterskiej organizacji Polaków miasta Lwowa na grobach na cmentarzu Janowskim zostały zapalone znicze. W żałobnej uroczystości na cmentarzu uczestniczyła też konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz wraz ze swoimi współpracownikami. Wieczorem 2 listopada w Bazylice Metropolitalnej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odprawił mszę świętą za zmarłych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic. To, co ziemskie, powiedział arcybiskup Mokrzycki, ma swój koniec przed Bogiem. Tak było i w życiu arcybiskupów i biskupów pochowanych w podziemiach katedry lwowskiej. Po zakończeniu mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył wspólnej modlitwie w krypcie katedry. Metropolitalnego chramu. Egoista, niechaj świeci na wieki wieków. Amen. Która nas grzechów obmyła. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W ciągu 3 dni, od 18 do 21 listopada, w Domie Rekolekcyjnym Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach trwały rekolekcje dla kapłanów posługujących w archidiecezji lwowskiej. Zakończyły się rekolekcje mszą świętą 21 listopada, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek. Eucharystia była odprawiona w intencji arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który w tym dniu obchodził 11 lat od ingresu w lwowskiej katedrze. Amen. 18 listopada arcybiskup Claudio Guggerotti rozpoczął Eucharystią 3. Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi w Lwowskiej Kurii Metropolitalnej. Koncelebrowali arcybiskup Tomasz Peta z Kazachstanu i biskup senior Marian Buczek. Nuncjusz apostolski wygłosił konferencję na temat Droga do harmonii kościelno-państwowych stosunków w Ukrainie. Europa dwóch płuc, Europa Ewangelii, prawdy i pokoju. Taki temat wybrali prelegenci. Lwowska sesja na temat wpływ chrześcijaństwa
Modlitwa na stabilność narodów Europy odbyła się pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji arcybiskupa dr Mieczysława Mokrzyckiego. Organizatorzy forum Lwowska Archidiecezja Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie, Konferencja Żeńskich i Męskich Zgromadzeń Kościoła Katolickiego Ukrainy, Łacińskiego i Bizantyjskiego Obrzędu, a także Fundacja Myśląc Ojczyzną i inne. Podczas otwarcia konferencji zwrócili się ze słowem do zebranych arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, zastępca przewodniczącego Konferencji Męskich Zgromadzeń Obrządku Łacińskiego, ojciec franciszkanin Daniel Botwina, przewodnicząca Konferencji Żeńskich Kongregacji Obrządku Łacińskiego, siostra dr Jelena Byś i moderator ruchu Europa Christi, ksiądz infulat dr Ireneusz Skubiś z Polski. 19 listopada na drugiej sesji, której przewodniczył wikariusz sądowy Sądu Metropolitalnego Obrządku Łacińskiego w Lwowie ksiądz dr Andrzej Niedzielski, wystąpili duchowne i świeckie naukowcy z Ukrainy i Polski. W szczególności profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz dr habilitowany Mirosław Sitarz i dr habilitowany Oleksiej Suchy, też profesor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki i jego młodszy kolega dr Igor Bojko, także inni naukowcy. Trzeciej sesji przewodniczył biskup senior Marian Buczek. Wizję Zjednoczonej Europy w nauczaniu świętego Jana Pawła II prowadził profesor dr habilitowany Tadeusz Borutko z papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr habilitowany Mieczysław Ryba zwrócił uwagę na chrześcijaństwo w warunkach konfliktu w Europie. O różnorodności chrześcijaństwa i duchowności w zachodniej Ukrainie na podstawie architektury powiedział profesor Aleksander Jarema z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, a dr Andrzej Niedzielski podjął temat poszukiwania prawdy obiektywnej w procesie unieważnienia małżeństwa między sekularyzowanymi wiernymi w Ukrainie. Podsumowanie dwóch dni obrad kongresu zrobił moderator ruchu Europa Christi, ksiądz infulat, dr Ireneusz Skubiś. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wygłosił wdzięczność organizatorom i uczestnikom kongresu i wręczył pamiątkowe medale. Uczestnicy lwowskiej sesji poparli petycję w obronie wartości chrześcijańskich, podstawy stabilności, rozwoju i dobrobytu Ukrainy, która została podana do wiadomości publicznej 28 września 2019 roku i jest skierowana do prezydenta Ukrainy Włodzimierza Zelenskiego. Ну, отобразилось, как бы мовити. Працюєш, а якщо ти не працюєш, а тільки хочеш погордити. Z błogosławieństwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego 21 listopada w Kurii Metropolitalnej była umieszczona ekspozycja grafiki Wadima Mołcianowa Tragedia 1932-33. Współorganizator wystawy organizacja społeczna Kontroforce z Lwowa. W czwartek, 28 listopada 2019 roku, pochowano księdza kanonika Gerarda Liryka w jego rodzinnej parafii Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela w Mościskach w obwodzie lwowskim. Uroczystością pożegnalnym pogrzebowym przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, koncelebrował biskup pomocniczy Edward Kawa. Pożegnanie księdza kanonika Gerarda Liryka odbyło się z udziałem licznych kapłanów, sióstr zakonnych, a także licznych wiernych. Podczas kazania metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki zwrócił uwagę na to, że śmierć księdza Gerarda jest znakiem dla nas wszystkich. Znakiem, że Bóg, który działał w jego życiu, chce do nas przemawiać też przez jego śmierć. Po mszy świętej mowę pożegnalną wygłosił ksiądz Władysław Dyrunow, proboszcz parafii w Mościskach. Ksiądz Gerard Liryk niespodziewanie odszedł do Pana w wieku 69 lat, na 31 roku kapłaństwa. Był proboszczem w Dobromilu i pierwszym długoletnim powojennym proboszczem parafii w Niebowzięciu na Świętej Maryi Panny w Rudkach. Święcenie kapłańskie otrzymał w Rydze 5 czerwca 1988 roku. W lwowskiej archidiecezji ksiądz Gerard Liryk najdłużej służył proboszczem w Rudkach w latach od 1989 do 2015 roku. Był również dziekanem i ojcem duchownym Samborskiego dekanatu. W poniedziałek 25 listopada 2019 roku w Brzuchowicach koło Lwowa rozpoczęły się wspólne rekolekcje katolickich episkopatów Ukrainy, Łacińskiego i Bizantyjskiego Obrządku. Odbywały się one w ścianach Centrum Rekolekcyjnego
Світлиця. Казначеєм тегорічних конференцій є отець Джуліо Мачеліні, президент Інституту теологічного в Асижу, який також мав защит проводити реколекції для отця Святого Франциска. В тим року реколекції відбувалися в цьому 3 дні до 28 листопада. По часі молитв, розмислянь і конференції традиційно відбулися братерські спотканні римсько-католицьких і грецько-католицьких біскупів. Було дуже приємно, тобто там відчувалася родина така, відчувалося, що ми єдиної церкви.